Cześć, witam. Postanowiłem, że podzielę się z Wami pewnymi przemyśleniami. Piątek 28 października był to ostatni dzień niemieckiej szkoły moich dzieci, a potem tydzień wolnego, więc w ten dzień w szkole zrobiono Halloween. Zauważyłem, że to głównie dziewczyny przebierają się w tej szkole. Dało mi to do myślenia. Popytałem się członków rodziny uczących się jeszcze w szkołach w Polsce i okazało się, że szkoły ich nie organizują Halloween. Rodzice i nauczyciele są przeciwni. Dzieci oraz młodzież się nie przebierają. Mimo to postawiłem hipotezę, że obecnie to płeć żeńska jest motorem różnych nowinek i ruchów rewolucyjnych, że młode kobiety bardziej są skore do zmian, niekoniecznie na lepsze. Pomyślałem oczywiście o ruchach lewicowych i lewackich, o feministkach i o marszach proaborcyjnych. Będąc w Polsce w dzień Halloween wybrałem się z dziećmi na bal Wszystkich Świętych. Idąc przez miasto zauważyłem, że uczestnicy Halloween to są w 80% dziewczyny. Przybierańcy zostawiali po sobie syf w postaci zbitych jajek. Wygląda na to, że problem robienia syfu dotyczy też innych miast w Polsce. Gdy rodzice sprzątali groby, kupowali znicze i kwiaty, to ich dzieci planowały za kogo lub za co się przebrać i kradli jajka, keczup i pastę do zębów swoim rodzicom, by potem rzucać i brudzić na mieście. Nie byłem zadowolony z tego, co robi młodzież, w tym głównie młode Polki. Na balu Wszystkich Świętych zrozumiałem, o co chodzi. O ile na balu mniej więcej porówno było dziewczynek i chłopców z podstawówki, to byli oni głównie z mamami i babciami. Ojców było mało. Przypomniało mi się, że w kościele na mszy też jest więcej kobiet i to bardziej je słychać. Może dlatego, że kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni. Z jednej strony część kobiet, raczej ta młodsza część, to siła, która chce i zmienia świat. Po części to ich chcenie, to jest efekt inżynierii społecznej i kreowanie potrzeb mazludzkich. Z drugiej strony to kobiety podtrzymują tradycyjne wartości chrześcijańskie i rodzinne. Teraz widzę, że kobiety pełnią znacznie większą rolę w naszym społeczeństwie niż mi się kiedyś wydawało. Jest takie powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle i może to się jakoś wiąże z tymi przemyśleniami. W sumie nieważne, czy córka, czy syn, rodzice powinni się zainteresować, w którą stronę światopoglądowo ich dziecko zmierza. Czy to pod wpływem mediów, szkoły, znajomych czy lewackich NGO. Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzu, czy w waszym otoczeniu podczas Halloween ilościowo dominują dziewczyny, chłopaki, czy może jest porówno. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam was i cześć.